Roski basen zmienia się z dnia na dzień. Co zostało już w kolejnym etapie wykonane? Znaczy, co zostało wykonane, to widać gołymi oczami. Nie widać tego, co jest na zewnątrz, ale wewnątrz się dużo zmienia. Tam jest technologia basenowa, filtry, nie filtry, wentylacje są już położone. Kończymy ten etap. No i zaczęliśmy teraz glazurę już kłaść. To po prostu te elementy wykończeniowe całego już basenu. Następnym etapie to jest uporządkowanie drogi przed basenem. Chcemy zrobić, no i tutaj już urządzenia będziemy montować, urządzenia tak jak zjeżdżalnie, niezjeżdżalnie, hydromasaże, bicze wodne, no które mają być pozaprogramowo, ale są już. Kiedy basen zostanie udostępniony mieszkańcom? Jeszcze w tym roku? No na pewno nie zdążymy. Ale chcemy jak najszybciej, żeby mieszkańcy byli zadowoleni po prostu z tego.